tak? Ale robi zdjęcia, no zobacz, ochrona. No, ochrona, no będzie pokazem tam. Tak jest. To no, firma. Pierś nastawiam, pierś. Co pan mówił o tym cemencie, że to sztuka też? No to też jest. Sztuka dla sztuki. Tamte szambo też sztuka dla sztuki. Dobra, pani to nagra, powiedzą, ochrona ma swoje zdanie. No. Ale mają państwo mieć swoje zdanie. Jakie jest państwa zdanie na temat sztuki w ogóle? Ale sztuki? Nie, bo to jest cement chyba, nie? No. Czy wapno? No podejrzewam. Albo może i wapno, nie sprawdzałem. No kiedyś wapno, woda i piasek nie zało i cement. Ale mówię to w środku, jak pani widziała tą sztukę. Tak. A widziała pani tą sztukę? No. Te szambo? Tak. A powinien się podłączyć do kanalizacji. O, miejskiej. To często efektem było. No to już pani ma ocenę. Pani ma co Wydaje mi się, że podjąłem poważny problem i nie zrobiłem pracy takiej laurkowej czy cukierkowej, tylko raczej chciałem wskazać na pewien problem. Także dla mnie ta obecność tu na tym kongresie jest istotna, no bo jeżeli nawet uczestnicy kongresu mogą, jeżeli przejdą, prawda, przez te pomieszczenia, gdzie jest ta rzeźba, no to może też zaczną coś tam w nich może pęknąć, czy może też się bardziej otworzą na problemy, a nie będą tylko sobie gratulować wzajemnej no, piękności, bo to nie jest właśnie, to jest praca na temat nieładności pewnych sytuacji, czyli pewnej niewygody sytuacyjnej. No ale to myślę, że tak jak Bauman też wskazywał na pewne takie momenty niefajne, prawda, że nie możemy też tylko się tak zachwycać tym, że jest tak super i fajnie, bo może nas w ogóle nie być niedługo, prawda? Ale chodzi o to, żeby w tym czasie, kiedy jesteśmy, żeby jednak leczyć ten ból, ale te leczenie bólu musimy zacząć od wskazania tego bólu, od zauważenia tego bólu. Powiedzieć tak, boli. Co boli? Noga boli czy głowa boli, prawda? Jeżeli to, no to może co, jak to dalej naprawiać. A jest szansa, żeby nie bolało? Nie ma. Ale można ten ból wytłumaczyć. No wytłumaczyć i można go uczynić może nie tak silnym, kiedy... No dzisiaj niby dążymy do tej sytuacji, żeby nie bolało, prawda? Ale czasami jak trochę poboli, to może zadziałać to inspirująco, krzepiąco.